Dzień dobry wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z gry Life is Strange. I ostatnio sobie skończyliśmy przy kolacji. Ja sobie to pominę, bo przez to przeszliśmy i my mieliśmy iść teraz chyba po mapę. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Halo, gro? Nie, dobrze, jeszcze raz. Find the map and talk to Daniel. No dobra, mapa leżała w tym drugim pokoju, z tego co pamiętam. Tu jest łazienka, to było chyba tutaj. I ona leżała, zdaje się, tu na stole. Nie? To gdzie ona była? No właśnie, wiedziałam, że ona tam była. No, przed chwilą tam byłam i nie mogłam sprawdzić, come on. No jakoś nie widzę. Przesuń się, szrumku. Hey man, can you call your dog? I don't exist. Jak go nie słucha w ogóle, patrzcie. What a great team. Dobrze, bierzemy mapę. Oho. Niedobrze. Dobra, tutaj mamy rysunek, już nic ciekawego, już to wszystko przeglądałam wcześniej. Więc chodź tutaj do Daniela. Uh-oh. Ja pierdzielę. Ja też się boję. Kuźwa, mać! Ty, dzieciorze, ty wstrętny! Jezu, jak ja się wystraszyłam w ogóle. O mój Boże. O Chryste, Panie. W ogóle zapomniałam, że on może takie rzeczy robić przez chwilę, nie? Miałam legitny zawał. Nie, nie, jesteś okej. Okay. No właśnie. No to prawda, czyli co, musimy się wrócić do miasta? Do dziadków? Albo nie. Jest. A masz inny pomysł, dziecko? Proszę cię. Teoretycznie są rodziną, ale czy się interesowali nimi do tej pory? No nie mamy innej opcji. Przecież im od razu nie pokażesz, że masz jakieś tam moce, no proszę cię. Zgadzasz się, misiu? Chyba tak, no. Okay, when? Tomorrow. The sooner the better. We have a long road ahead. We should do something fun for our last night here. How about a game of dice? If I win, I get the draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your backpack. I don't think so, loser. Dobrze, to grajcie, grajcie. Okay, ready to lose, Captain. Watch your butt, matey. I co, iż ja mam coś zrobić? Rzucić, no dobra. Here we go. Just need
Nie znam tej gry. Ahoj, Captain. Jakaś skomplikowana ta gra. Full ship and cargo. What are you gonna do? You just lucked out. Here you go, cargo. High score. Nie mam pojęcia, co robię. But I'll do better next time. You'll see. You wish. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, co oni tutaj robią. Nie oszukuj, młody. No trudno, młody, takie życie. Nie wiem, może to skipnę, bo ja nie wiem, co robię tak na dobrą sprawę. A nie wiem, czy będzie jakieś osiągnięcie za to. Wspominki. No pewnie tak, bo dobrym tatusiem to trzeba powiedzieć. Just like us. Captain Diaz, King of the Seas. Lame. I need the score now. Pretty please. Oh, that's a nice score. I'm so scared. No, ile masz punktów, młody? O kuźwa. Dobra, moi drodzy, skipnijmy sobie tą grę, czy już nie mogę tego zrobić? Niech skończą rozmawiać. O, dobra, zakończmy grę. Do spania, bo duża, długa droga przed nami. No, tylko coś ładnego, młody. No. Bardzo dobrze wyszła. W kominku się świeci. Pali się, czy trzeba dorzucić jeszcze? No nie wiem, nie podoba mi się to coś. Może za nią pójdziesz, co? Co to było? John? No, halo? Chodź tu, muszynku, chodź. Co to, burza idzie, czy co? Teraz pewnie powinna być muzyka, ona jest, wiecie, z licencją, więc wyciszone.
Jakieś dziwne dźwięki, już bym się tam dawno ze strachu, no. W lesie w nocy, ja dziękuję bardzo. No halo, możemy coś zrobić? Co tak siedzisz? Też chcesz podnieść? Ale ty chyba nie potrafisz. No, halo, musisz to słyszeć. Aha, teraz nam się dopiero zaczyna drugi epizod, teoretycznie, dobra. Ruse. Chodź, Shroom, do domku. No i do spania, chłopaki. No właśnie, dołóż do pieca, o tym mówiłam, bardzo dobrze. Chyba super bluzelki, tygrysek. Szybko usnął młody. Pogaś te świece i się kładź. No i o czym tak myślisz? No dobrze, no to co? Czas ruszać w drogę. Spakujcie wszystko, co tam potrzebujecie. Ciuchy wzięte, widzę. Dobrze. Hey Daniel, how are you doing? I'm coming. Co się stało? Nie, nie pójdziesz. Czekaj. Daniel. So, what's going on? Doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Hey, cool down. It's gonna be okay. I know. A tak właśnie myślałam, jak mi się zmieszczą do tych plecaków. What the f- Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. You're super strong. Big brother can help. Awesome. Thanks, Sean. Well, no i elegancko. Where's Mushroom? Still peeing, I guess. I'm gonna check what she's up to. Okay. I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. A możemy wyjść tam też? Butelki w łazience pewnie. Tak. No ruchy, ruchy. I lecimy. No nie możesz wyjść jeszcze? O co chodzi? Aha, musisz spakować. No w sumie słuszna uwaga. Okay. All done. Where the hell is he?
to chodź, idziemy sprawdzić. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Co, tędy szedł? Tu są ślady. Tylko dwie strony idą. Tu pełno śladów wszędzie. Nie wiem za bardzo, w którą stronę... Aha, no dobra, tu jest dom, to nie. Ku... W drugą stronę. No młody gdzieś jest. Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. Tyle wam powiem. Ale tu nie ma śladów. A powinny chyba być, prawda? Tędy nie. Nie wiem, gdzie iść. No tu nie ma drogi. Tędy? No nie przejdziesz. A! O nie. Nie, 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 nie. Nie, bardzo mi się to nie podoba. Nie. Daniel? Nie. Jezu, nie! Dlaczego? Nie, no dlaczego? Dlaczego? Nie, no dało się jakoś tego uniknąć. Dlaczego go wpuściłeś na dwór? Nie, nie gram w tą grę. Nie, no nie, no nie, no nie. Ja w to nie gram. Super, po prostu świetnie.
here. You should do it. Dało się tego jakoś uniknąć. Do you want to say something? Goodbye, Mushroom. You're such a good puppy. I'll always remember. Running through the snow with you. Ja już nie chcę w to grać. You snuggle. And I'll never forget. Co ja mówiłam o smyczy? Co ja mówiłam o smyczy do cholery? No. Won't be forgotten. Sean, you think she's up in heaven with Dad? Yeah, I'm sure he will look after her. No, będę ryczeć, no. Wait, what about his allergies? There's no allergies. We'll be fine together. Okay. We should go. It's getting late. Sean. I'm sorry I killed the cat. I don't know what I was thinking. Nie wiem, dlaczego zaznaczyłam, żeby mu nie... by się nie wtrącał, ale no co, jakby ta puma się na nich rzuciła. Też było możliwe w sumie. O, ja pierdzielę. No nie, no, no nie, no, no nie, dlaczego? Do dupy. No niestety, trzeba iść. Może u dziadków nie będzie tak źle. Po prostu no comment. I tak dobrze, że jeszcze ich nikt nic nie zaatakowało w tym lesie przez tyle czasu. Wkurza mnie to, że nie ma tej muzyki. Ale niestety. Roszczenia, roszczenia, roszczenia. No gadajcie chociaż, kuźwa, bo cisza taka... A ja nawet nie wiem, co mam mówić teraz po tej akcji całej. Już mi się odechciało grać. Jezu, jaki wkurzony. W sumie, no nie ma się co dziwić. A wy na pewno dobrze idziecie, chłopaki. O matko jedyna, mogę ja to... pauznąć, w sensie skipnąć czy coś, bo przecież nie mogę. Lezo, lezo i cicho, tak, że się nie da po prostu.
No, gdzie byście doszli? No, halo, długo jeszcze, kiedy mogę grać? No, jaki bezsens, no, masakra. Chyba teraz będziemy cały czas patrzeć, jak oni idą i tak z tydzień to potrwa, myślę. Czy już? Nie, nie, gdzie tam? Ja się herbatki napiję. I popatrzymy sobie, jak dalej idą. Nic nie mówią. Proszę, ptaszek sobie leci. O, na barana go wziął. Fajnie, fajnie. No i idą dalej. Idą, idą. Przydałaby się tutaj teraz stawka 3 hours later albo coś takiego. Co wy stopa wzięliście? Myślałam. Aha, już doszli do tego miasta Beaver Creek, ok. Dobra. Drogę pytają, którędy do dziadków, panie? Tam, tamtędy pójdziecie, tam, chłopcy, prosto idźcie. No, idźcie, idźcie. Czyli co, 2 dni szli, no to by wychodziło. Czy to już? Błagam. Bo ta cisza mnie zmęczyła strasznie. Okej, słyszę jakiś dźwięk. Aleluja. Wreszcie. Ale nie wydaje mi się, żebym mogła cokolwiek zrobić jeszcze przez jakieś 15 minut. Ja po prostu będę patrzeć. Nie znaleźliście tam żadnego szalika? Okej. No to dawno. Ciekawa jestem, jak zareagują. No bo to się rozciapuje po całym domu. Dobra, dzwonimy. Jej, gra w końcu pozwoliła mi coś zrobić. To jeszcze raz. Nie wiem w sumie, która jest godzina. Może być już późno. Siema, babciu. Ona chyba wie, co się dzieje, nie? Bo powinna widzieć w telewizji. No, tak. Dobry. Dobra, chyba się cieszy. To dobrze, to dobrze. Może ich wpuśćcie do domu, bo jest zimno, co? Możecie rozmawiać w środku? No nie, no nie wiem. Nie mam pojęcia. Tak przypadkiem przechodziliśmy obok i akurat zaczął kaszleć 5 minut temu, nie? Ach, Claire, Claire. Ty paruwo. No, w końcu się czegoś ciepłego napiją. W odpowiednio ogrzanym domu. Tylko pytanie, czy was nie sprzedadzą teraz na policję. Bo te teoretycznie mogliby to zrobić. No bo co, jak się wytłumaczą? No bo w sumie młody to ma taką moc i wywalił tego policjanta w powietrze, w ogóle całą chatę wysadził w powietrze. Taka tam historyjka, nic ciekawego. No i co, dziadzia? Co powiesz? Dziękujemy bardzo.
Taka jesteś, paniusiu, mądra. Taka jesteś, paniusiu, mądra. A jak miał lepiej się nim zajmować w lesie, do cholery jasnej. Dał mu, co mógł. Dobra. Aha. No to dlaczego jeszcze wam nie dali nic do jedzenia? Co to za babcia w ogóle? Już dawno powinna dać im jedzenie. No nic dziwnego. Ale nie mieliście za bardzo wyboru. Mam nadzieję, że nie. Pokaż na się, chopie. Mam nadzieję, że nie zrobiłeś błędu. Co tu jeszcze możemy zrobić? Już chyba nic. Musimy czekać. Aż wrócą. No halo, przyjdzie tu ktoś, mnie nakarmi. To jasny, ciasny. Masakra, już to powinny być pierogi, zupka, rosołek. Wszystko, a nie kubek z herbatą i no, no wiecie co. No hej, ja nie mogę się ruszyć. O, jednak mogę. Nóżką sobie potupać, okej, wrócili. No i co, nie sprzedacie nas, prawda? Głodny jestem. Ja chcę jedzenie. Czyli wiedzą, okej. Okay. And for assault and robbery in a gas station? Now, if you want us to help you, did you hurt that police officer in Seattle? I tak, i nie. No i co tutaj zrobić, no? No bo teoretycznie tak, nie? Młody go wysadził w powietrze. Jezu, ja nie wiem, co zrobić teraz. Powiedzmy, że nie wiem. I swear I don't. Too much happened and I'm trying to figure it out, but all I know is that he shot dead. And now he's gone. Oh, sweetie. We are so sorry for what happened to your father, but why did you run away if you're innocent? No wiesz. No co powiemy im? Kuźwa. I didn't want Daniel to see dad. Like that. I felt like I had to protect him. Gdybyście wiedzieli, co tam się wydarzyło. No nie mam jak tego wytłumaczyć, no. No to swoją drogą. Jedzenie mi dejcie. Nie wiem, no zaraz na przykład umrę z głodu. Powiemy im, czy im nie powiemy? Down to Mexico, to Puerto Lobos. Dad has a family house there. Sean. Ta. You can't run away from the law like fugitives. How can you look out for your brother if you're both running from the police? You two are gonna stay with us. Oh, Stephen. Maybe we should. Oj, ta babcia mnie denerwuje.
Babcia ci się cicho, dziadek mądrze mówi. Dziękuję bardzo. A teraz ja bym poprosił te pierogi. Dobra, dobra, dobra. Babcia, już się cicho, idź obiad rób. Czy tam kolację. Beaver Creek is small and nosy. We can stay? Podsłuchiwał. Oh, Sean, guess what? There's a huge model train upstairs. Hey. Podejrzewam, że i tak długo tu nie zabawimy. Babcia do kuchni. Anyway, you and Daniel will stay here. At least until Daniel's better. We'll see what happens next. So, I bet you're hungry. No, dziękuję wreszcie. Tak, jesteśmy bardzo głodni, bardzo proszę. Okej, okej. Ciekawe, co to będzie dalej. A trzeba by powoli kończyć, już prawie 40 minut widzę. Będziemy się teraz urządzać w pokoju, czy już poszli spać? How do you feel? Super well. Way better. It's nice and warm in here. Fajną ma piżamkę w ogóle z jakąś księżniczką. Feels good. Feeling better? You look cozy. A co, już nas chcesz wywalić? I love that. Good. Your temperature is down. I'm way better now. You still need to take it easy. How about if we say a little prayer and give thanks? Skoro chcesz. Bedtime story? Right? Well, this is a bit like this. Yes. Except the story comes from up there. The ceiling. So are we ready to pray? Just follow my lead. Ach, dobra, moi drodzy, w takim razie w tym miejscu sobie zakończymy. Pomodlimy się może w kolejnym odcinku. Ach, to mieliśmy tutaj karuzelę po prostu emocji w tym odcinku, masakra jakaś. No ale dobrze, słyszymy się w takim razie już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa.